Jakiś czas temu informowałem Państwa o bulwersującym wyroku Sądu Krakowskiego, który skazał 3 mieszkańców Chrzanowa na kary 2,5 oraz 4 lat pozbawienia wolności za pobicie ze skutkiem śmiertelnym bezdomnego. W 2011 roku 3 młodych mężczyzn dotkliwie pobiło 50-letniego bezdomnego, później związali mu nogi i wrzucili do rzeki. Mężczyzna nie przeżył. W sądzie tłumaczyli się, że ich celem nie było pozbawienie bezdomnego człowieka życia. Chcieli jedynie dla żartu wykąpać go, żeby nie odstraszał przechodniów. 18-letniego Marka P., 27-letniego Waldemara R. sąd skazał na 4 lata więzienia. Ich kolega, 25-letni Sławomir J., za współudział w pobiciu usłyszał wyrok 2,5 roku więzienia. W trakcie rozprawy sąd zmienił kwalifikację czynu z zabójstwa na pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Mówiłem wówczas, że ten wyrok wydali sędziowie, których jak widać nie do końca przejęła śmierć bezbronnego, bezdomnego człowieka. Ten niedostatek wrażliwości nie bierze się jednak z niczego. Gdzieś tracimy wrażliwość dla drugiego człowieka, zapominamy o jego godności. Na widok bezdomnego człowieka niejedna twarz odwraca się z obrzydzeniem, bo brudny, bo pewnie pijak, który sam sobie zgotował ten los. Ale wielu spośród bezdomnych to ofiary współczesnego świata, w którym właściwie nie ma miejsca dla słabych. Jeśli ktoś nie potrafi się przepychać łokciami przez życie, jest cichy, zagubiony, nieśmiały, nikt za nim nie stoi, nikt go nie wspiera, ten zazwyczaj nie ma pracy, nie ma pieniędzy, a gdy zabraknie opiekuńczego serca czy dłoni ojca czy matki, zostaje sam i ląduje na ulicy wśród ludzi, którzy nim pogardzają i których się boi. Tak wówczas mówiłem Państwu w swoim felietonie, ale również napisałem w tej sprawie pismo interwencyjne do ówczesnego prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta. Wyrok Sądu Krakowskiego jest zdumiewający, napisałem. Pobicie człowieka, związanie go i wrzucenie do rzeki. Czego jeszcze trzeba więcej, żeby taki czyn uznać za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem? Przecież sprawcy, postępując w taki sposób z bezdomnym człowiekiem, w oczywisty sposób chcieli śmierci ofiary, a przynajmniej na tę śmierć się godzili. Zwróciłem się, by pan prokurator generalny w trybie nadzoru dopilnował, by w tej bulwersującej sprawie prokuratura uczyniła wszystko, żeby nastąpił sprawiedliwy wyrok. Nie do przyjęcia i nie do pojęcia jest nadzwyczajna łagodność, z jaką zostali potraktowani sprawcy tej odrażającej zbrodni popełnionej na słabym i bezbronnym człowieku. Niedawno zostałem poinformowany przez prokuraturę, że wyrok rzeczywiście uległ zmianie i sąd odwoławczy uznał, że była to jednak umyślna zbrodnia, a nie tylko pobicie, i dwaj główni sprawcy śmierci bezdomnego człowieka zostali skazani na kary 8 oraz 8,5 roku pozbawienia wolności. Mam satysfakcję, ale tylko w części. Dobrze się stało, że sąd odwoławczy jednak uznał, że skatowanie człowieka, a następnie wrzucenie nieprzytomnego do rzeki, gdzie zmarł, to jednak nie jest takie sobie tylko pobicie, lecz że to jest zbrodnia zabójstwa. Rzecz wydawałoby się oczywista. Kto katuje człowieka do nieprzytomności, a następnie go topi, ten zabija go umyślnie i tylko można się dziwić, że jakikolwiek sąd Rzeczypospolitej mógł mieć w tej sprawie wątpliwości. Kary dwukrotnie wzrosły, a jednak satysfakcja jest niepełna. 8 lat więzienia za skatowanie na śmierć słabego, bezbronnego, niewinnego człowieka to kara, którą nadal trudno zaakceptować. Zbrodnia zbrodni nierówna. Bywają zabójstwa dokonane pod impulsem chwili. Jakaś scysja, ktoś stracił psychiczną równowagę, w jednej chwili sięgnął po nóż. Można wtedy szukać okoliczności łagodzących, zwłaszcza jeśli sprawca do agresywnego zachowania został w jakiś sposób sprowokowany. Ale tam w Chrzanowie prowokacji nie było. Biedny, bezdomny człowiek nie atakował nikogo, nie wadził nikomu, nie zaczepiał, nie prowokował i mimo to został brutalnie zamordowany dla rozrywki, dla zabawy. Prawo jest równe dla wszystkich, a życie ludzkie ma jednakową ochronę. Jego wartość jest jednakowa niezależnie, czy człowiek jest młody, czy stary, bogaty, czy biedny, zdrowy, czy chory. Jednak jeśli ofiarą zbrodni staje się człowiek bezradny, bezbronny i słaby, jeśli sprawcy nie tylko zabijają, ale jeszcze pastwią się, znęcają nad ofiarą, znajdując w tym rozrywkę i zabawę, tym większy jest rozmiar ich winy i tym surowsza powinna być kara.
Prawo przewiduje rodzaj zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, gdy sprawca nie tylko zabija, ale jeszcze dokłada ofierze dodatkowych cierpień. Wtedy wymiar kary jest najsurowszy, zazwyczaj 25 lat, a także dożywocie. Ale tu okrutne zabójstwo biednego, bezdomnego człowieka zakończyło się najniższym możliwym wymiarem kary 8 lat. Nie do końca wypełniła się więc sprawiedliwość. Wyrok jest już prawomocny, nie do zmiany. Ale i tak presja miała sens. Wyrok jest przynajmniej w części bliższy poczuciu sprawiedliwości. Ludzka sprawiedliwość jest ułomna. Dopiero ta prawdziwa, boska, kiedyś przyjdzie do każdego z nas.